pierwszych tygodniach września więcej się mówiło o wyczynach braci Pawlickich. Starszy Przemysław został indywidualnym wicemistrzem Polski seniorów, choć ma dopiero 20 lat. Bardzo się cieszę z tego srebrnego medalu, którego nie pamiętam. Po tym zdarzeniu, po ostatnim biegu, nie pamiętam z tych zawodów niczego. Ale no, oglądałem powtórki, zdążyłem się nacieszyć w samochodzie w Szwecji. Zaledwie 17-letni Piotr został młodzieżowym indywidualnym mistrzem Polski. Wygrałem w Gorzowie, bardzo się z tego cieszę, no ale to już było i to już poszło tak w zapomnienia i trzeba się skupić na następnych zawodach, a no dziękuję bardzo mojemu tacie, który cały czas mi pomaga, moim wszystkim mechanikom, sponsorom, całej rodzinie i kibicom. Bracia Pawliccy jeżdżą w drugoligowym zespole Stokłosy Polonii Piła. Są tam jednak tylko wypożyczeni z Leszna. Tymczasem pytają o nich menedżerowie klubów z Ekstraligi. Mamy jeszcze kontrakt ważny do 2012 roku do końca z Unią Leszno, więc pewnie no, w Ekstralidze jedynie możemy jeździć w Unii. Sukcesy sprawiły, że o pochodzących z Leszna braciach mówi się, że już wkrótce będą osiągać wyniki porównywalne do braterskiego duetu Tomasza i Jacka Gollobów. Pracujemy na to, żeby było jeszcze lepiej. My chcemy jeździć obydwaj równo, chcemy być dobrzy. Synowie świetnego żużlowca Piotra Pawlickiego zgodnie jednocześnie przyznają, że czeka ich jeszcze dużo pracy, by osiągać wyniki, o jakich marzą.